Witam Was z Rumunii. Dojechaliśmy, udało się dojechać, wszystko jest ok. Jesteśmy w górach Marmarowskich i zaraz będziemy wchodzić na szczyt Torojaga, 1930 metrów nad poziomem morza. Na razie jeszcze nic nie widać dokładnie, bo jesteśmy w dolinie, ale będziemy się kierować na szlak. Park Narodowy Góry Marmarowskich. A my wybieramy się dzisiaj z noclegiem w górach. Jesteśmy w miejscowości Borsza i idziemy na szczyt tutaj 1929, wcześniej mówiłem 1930, Torojaga. Jedziemy Boltem? To zatrzymujemy, może złapiemy Bolta. To nie będziemy musieli iść taki kawał. No, zobaczymy. No. Da radę? Siadamy. Dobra. Udało nam się złapać stopa. Jedziemy na pasę, Tatrą, także na pewno będziemy mieli bliżej na szlak. No jest super, zobaczcie, jaki fajny transport. No i idziemy dalej. Jesteśmy na kopalni Kruszywa, tłucznia Klińca, gdzie nas podwieźli kawałek na początek szlaku, na szczyt Torojaga. No i idziemy dalej. Spójrzcie, jak pięknie. Szczyty są jeszcze białe. Tam przed nami są góry Rodniańskie. No tamte szczyty mają ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Odkąd Rumunia weszła do Unii Europejskiej, nawet niedźwiedzie mają lepiej. Zobaczcie, jaka gawra. Koparka prasuje, kruszy skałę. Oj, niebezpieczna prasa, nie chciałbym tak pracować. Jak ten pan w koparce. O, przewodnik rumuński. Spójrzcie, jaka tutaj lawina spadła. Przyniosła bardzo dużo drzew. O, widać połamania. Tony, tony śniegu. Naprawdę musiała być mega lawina. A tutaj widać, skąd ta lawina szła, czyli cały ten lej obejmowała i zeszła tutaj na dół. Do przełęczy rozbijamy obóz i próbujemy atakować jeszcze dziś szczyt. Zostawimy sprzęt tam w obozie, tak? Tak. I tam będzie jakaś chatka? Tak. Ale myślę, że to będzie też karkołomne, karkołomna ta wspinaczka na tą Torojagę, bo tam będzie bardzo, tak jak tu stromo cały czas. Damy radę jakoś. Jestem pierwszy raz w Rumunii.
I moje wrażenia są takie, że góry w Rumunii są to po prostu bardziej dzikie, bardziej strome i wyższe Bieszczady, bo jest identycznie, tylko szczyty mają ponad 2000 metrów nad poziomem morza. No i są bardziej strome, no nie? Więcej skał jest, roślinność można powiedzieć, że jest taka sama jak w Bieszczadach. Są także połoniny, zaraz wejdę na połoninę. Zobaczycie, jak to wygląda na górze, na szczycie. Ale przepaść. Tam mamy dalej wodospad. Dość spory. A my idziemy tam dalej. Przed nami pomost przeciwlawinowy. Jak widzicie, został on specjalnie zbudowany, żeby zatrzymywać lawiny. Żeby nie spadały dalej w dół, tylko żeby zatrzymywały się na nim. Zobaczcie, jaka tam jest ogromna warstwa śniegu. A my wchodzimy na ten szczyt. Patrzcie, jak brzoza wyrosła na skałach. Widać tutaj całą infrastrukturę kopalni kamieniołomów. Zobaczcie, jaki widok, jak gdzieś na Syberii. Wydaje mi się, że to są także umocnienia przeciwlawinowe. Na pierwszym jest napisane 1975, a na drugim 1972. Tu patrzcie, jaki widok, jak z jakiegoś horroru. Widok na Borsze w dali, w obozie. No i na szczyt przed nami, Andrzej jaki? Piotros Rodniański. Coś pięknego. Tu przed nami szczyt Torojaga. Doszliśmy na połoninę. Już widać daszek naszej chatki, w której będziemy nocować. O, powoli pojawia się chatka. Tu mam widok na Ukrainę. Zaraz zobaczymy, co tam się w środku dzieje. Tam w oddali widok na ukraińską Czarnochorę, na najwyższy szczyt Ukrainy. A tutaj mamy naszą chatkę. Wyszliśmy na 1635 metrów. Drzwi wyważone. O kurde, ile śniegu. Ale są schody do góry, zobaczymy, czy tam jest piętro. Będziemy spali tam u góry. Co mamy tu dalej? Piętro jest, czyli spoko. Spoko, no. Kurde, jaka trudniała. Tutaj też jest kawałek miejsca. Nieźle. Trzeba odgarnąć trochę śniegu, żeby wejść. Jak tam? Jak tam dziur nie ma w podłodze? Słuchajcie, elegancko. Elegancko jest? Nie zawali się? Dobra, idę na górę. U góry wygląda następująco. Schody się nie zarywają. Sufit się nie zarywa. Tu mamy okna. O, okna całe, nie są. O nie, tu jest wybite. Tu jest wybite okno.
dość dużo mięsa. O, materacyk. O, i akurat ja mam 1,85 wzrostu. Ja mam 1,85 wzrostu. Akurat jak gdyby wybudowane dla mnie. Także na zdjęciach wyglądała w internecie bardziej zachęcająco. No ale nic, dobrze, że u góry jest dość spoko. A tutaj mamy wyrwane drzwi niestety. Powybijane szyby. U góry jest tylko jedna szybka wybita, ale czymś to zatkamy, żeby nam nie wiało. No ogólnie jest dobrze, jest dobrze. Ja jestem zadowolony. No przydałby się już remont tej chatki, to taki generalny. Wydaje mi się, że jeśli nie będzie to zrobione w tym roku, to jeszcze rok, dwa lata i będzie po chatce, zawali się. A szkoda, szkoda, bo jest piękna. W Polsce takiej chatki nie widziałem. Jest z 1,5 metra śniegu, może i nawet więcej, ale stoję na śniegu, nie zapada się, jest twardy, także ok. Tu mamy borsze 3 godziny. No i porwiaga 1 godzina, ale nie wiem, czy się jutro, no dzisiaj już na pewno nie wiem, czy się jutro odważę podejść pod górę, bo chyba wygra zdrowy rozsądek, ponieważ jest zagrożenie lawinowe. Posłanie mamy gotowe. Ja sobie rozstawiłem matę Bundeswehry i mój materas MTK. Mam tam jeszcze poduszkę, śpiwór Cumulus Aerial 250. No jeszcze mam underkilt. Także zabrałem ze sobą i hamak, i tarpa. Bo nie wiedzieliśmy, czy ta chatka będzie dostępna. A Andrzej tutaj sobie zabrał namiot, taki jednoosobowy. Nowy, także sobie chciał go zobaczyć, jak się rozkłada i będzie spał w namiocie. Idziemy teraz na dół robić sobie jedzenie. Zamiast czajnika postanowiłem wziąć jetboila, który zagotuje wodę w ciągu 1 litr wody w ciągu 1 minuty. A zwykły palnik zrobiłby to na pewno dłużej, wykonywałby to dłużej, a postawiłem jednak na czas. Woda się zagotowała. Dzisiaj na obiad jem sobie żywność liofilizowaną, wołowina pikanta z ryżem. Zagotowałem sobie wrzątek 300 ml na taką paczkę, 125 gram na jedną osobę. Czyli otwieramy tą paczkę otwartą, wrzątek zalewamy do środka. Po zalaniu dokładnie mieszamy od dołu do góry łyżką. Po zamieszaniu zawijamy. Dobra. Zawijam paczkę i odstawiam na 5 minut. Czyli mamy tutaj drugą kuchenkę, także na gaz. Odpalamy. Robimy gołąbki. Zasada jetboila jest bardzo prosta. Tutaj mamy palnik. Palnik ma gwint do kartusza zwykłego. No i widzicie, tutaj się zaczepia palnik do tego metalowego pojemnika i ten metalowy pojemnik ma w sobie jak gdyby taki, nie wiem jak to nazwać, taki mały kaloryferek, który kumuluje w sobie tą całą energię, także płomień nie ucieka na zewnątrz. Tu widzicie, jest tutaj
skumulowany wewnątrz. Jest jeszcze założony taki pokrowiec. Pokrywka jest jeszcze tutaj założona na górę. No i mamy też taki stojaczek. Jak gdzieś mamy jakiś nierówny teren, kartusz wkręcamy i kładziemy. I dlatego to się tak szybko gotuje, bo widzicie, wszystko tutaj jest skumulowane w środku. Nie ucieka płomień i ciepło na zewnątrz, tak jak w zwykłym palniku rozkładanym. O, widok na naszą chatkę. A tam taka ciekawostka. Góra o nazwie Chnitessa. Najbardziej wysunięty szczyt II Rzeczpospolitej Polskiej. Jak jeszcze po tamtej stronie była Polska. Teraz jest Ukraina. Przede mną Torojaga w pełnej okazałości. Mamy do niej około kilometra, no ale niestety nie możemy jej zdobyć, ponieważ tak jak widać jest to duże zagrożenie lawinowe. Na grani jest bardzo dużo śniegu i jak widać co chwilę tutaj odrywa się lawina. Tutaj się przed chwilą oderwała. Także no nie możemy ryzykować. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Pivory underkilt, czyli podpinka pod hamak. Także mam dwie warstwy, będzie mi na pewno ciepło. Dzień dobry, wstałem, jest godzina 8. Wyspałem się, dobrze się spało. No i zobaczcie, jak wygląda chatka rano. Pogoda jest taka sama jak wczoraj, czyli zachmurzenie. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Jesteśmy po śniadaniu, zbieramy się do zejścia. No i dzisiaj ciąg dalszy naszej wyprawy. Zobaczcie, jak fajnie. No, szczytu nie zdobywamy. Wczoraj wam mówiłem, że nie zdobywamy, ponieważ jest duże zagrożenie lawinowe. No i nie chcemy ryzykować, jednak stawiamy na rozsądek. Bezpieczeństwo jest najważniejsze w takich wyprawach. A jak widzicie, w Rumunii bardzo dużo jest chatek. Następna chatka, odkryliśmy ją 300 metrów od naszej, ale w fatalnym stanie. Kończymy biwak w chatce basterskiej, schodzimy na dół, założyłem raczki, żeby się nie ślizgać na śniegu i na lodzie. Powinniśmy być za 2, może 3 godziny na dole. O, to jest ta lawina, co wam pokazywałem u góry, która wczoraj o godzinie 15-16 spadła z samej góry ze szczytu. Po zejściu na dół pozwiedzaliśmy trochę Borsze i okolice. Tradycyjna zupa rumuńska o nazwie ciarba de burta. Są to flaki z śmietaną i z papryczką. Jedną sobie. Że wkładamy tutaj papryczkę i wlewamy śmietanę. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. No, jest ciarba de burta.
30 lei. Niedokończona w środku miasta. Jesteśmy teraz na można powiedzieć polu namiotowym. Tutaj jest jakiś taki hotel, załatwiliśmy sobie rozstawienie namiotów. Rozstawiłem sobie tarpa 4x4 z kikiem trekkingowym w środku. Wszystko wam rano pokażę, jak to wygląda. A teraz idę rozpalać ognisko, posiedzimy, ogrzejemy się przy ognisku. Dzień dobry, wstaliśmy. Tak wygląda nasz obóz. Rozbiliśmy się w sumie przy głównej drodze, jak jechaliśmy wieczorem. Teraz wam pokażę, jak to wygląda wszystko. Tutaj rozstawiłem sobie tarpa. W środku rozłożyłem sobie materac, śpiwór, poduszka, tak to wygląda. Nie miałem styczności, jak spałem z tarpem, także jest ok, nie jestem jakiś przemoczony. Robiłem sobie taki stelaż. Pierwszy kijek i drugi kijek. No i zamknięcie po prostu. Na ten sposób. Piękny widok dookoła naszego miejsca, widać góry. Jakieś tutaj sianko właściciel ma. Ale pięknie jest. Jesteśmy na Ukrainie i tu przede mną jest pomnik, znaczy pomnik, no pomnik w sumie, z bohaterami, którzy zginęli na wojnie i zdjęcia żołnierzy. Dzięki za oglądanie mojego kanału Bushcraft Bieszczady. Subskrybujcie, dawajcie linki i do następnego filmiku. Trzymajcie się, hej! Dzięki za oglądanie mojego kanału Bushcraft Bieszczady. Subskrybujcie, dawajcie linki i do następnego filmiku. Trzymajcie się, hej! A na koniec należy nam się spa.